Po raz czwarty organizujemy Europejski Kongres Finansowy. Po raz czwarty organizujemy go w Sopocie i chyba po raz czwarty mamy szczęście, ponieważ wiodącą tematyką kongresu będą problemy, którymi można powiedzieć żyje cała Europa. I dlatego cieszę się, że głównymi tematami naszego kongresu będzie kwestia bezpieczeństwa. Finansowego, bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa związanego z gwarantowaniem przyszłego rozwoju, który wynika z nastawienia na innowacyjny rozwój w przyszłości. Bezpieczeństwo energetyczne to kwestia, która dzisiaj właściwie nie ma żadnej ceny. Mówią o tym wszyscy w Europie, mówią o tym w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii. Mówi o tym nasz premier, którego inicjatywa Unii Energetycznej wzbudza coraz większe zainteresowanie w stolicach europejskich. Lada dzień premier ogłasza swoje założenia Unii Europejskiej, i myślę, że jeśli jeszcze więcej będziemy mieli szczęścia w tym roku z naszym kongresem, to może być taki zbieg okoliczności, że właśnie. Kilka dni wcześniej Komisja Europejska przedstawi swoje propozycje dotyczące Unii Energetycznej, i dosłownie za kilka dni, pod koniec czerwca, my będziemy mieli swój kongres, więc to będzie takie pierwsze miejsce w Europie, gdzie środowisko międzynarodowe będzie mogło dyskutować już na temat nie tylko polskiej propozycji, ale i konkretnych rozwiązań proponowanych przez Komisję. Będziemy mogli ocenić, i jak zwykle będziemy mogli przedstawić rekomendacje. I rekomendacje kongresu to też jest taka, można powiedzieć, specjalność tej konferencji. Specjalność, która wytyczyła zupełnie nowy standard w, w Polsce, że dorobkiem kongresu nie tylko są ważne spotkania, nieformalne dyskusje, ale również rekomendacje, które potem, mamy nadzieję, są realizowane, są wcielane w życie. I służą rozwojowi polskiej gospodarki. Więc do zobaczenia na kongresie.